coś pomiędzy prawicą a lewicą. Wiele osób właśnie jak wysłuchało moje wystąpienie spod Sejmu się śmieje, że co to znaczy coś pomiędzy lewicą a prawicą, co to znaczy? To jest bardzo ogólne stwierdzenie, bo nie jesteśmy ani skrajnie prawicowi, ani skrajnie lewicowi i nie będziemy. Ja sobie tego nie wyobrażam. Będziemy liberalni. Chciałabym pokazać ludziom, że tutaj nie chodzi o to, żeby się kłócić, obrzucać wzajemnie winą i wnosić swój bagaż doświadczeń, który przekłada się na obywateli. Oni tego nie potrzebują. Oni potrzebują realnych zmian i tego, żeby ludzie ich słuchali, a nie tego, żeby ciągle słyszeć, że to jest wina Tuska albo to jest wina Kaczyńskiego, wy macie długi, a nie to wy macie długi. Wy to zrobiliście, nie, to jednak wy to zrobiliście. Szczegółowy program partii będzie stworzony poprzez wyrażenie swoich potrzeb obywateli. Obywatele będą na cyklu spotkań partii w całej Polsce, będą przedstawiać swoje potrzeby, to, co oni chcą zmienić, to, czego oni mają dość i na tej podstawie, ponieważ to jest partia dla ludzi, a nie jest to coś tylko mojego. Ja nie chcę narzucać swojego światopoglądu i trudno, żebym sama znała potrzeby wszystkich ludzi. Znam swoje, słucham ludzi, wiem, czego potrzebują, ale to każdy z nich ma inne potrzeby i chciałabym ich posłuchać i chciałabym, żeby to była też ich partia, żeby byli jej częścią, bo o to właśnie chodzi. Na razie mamy bardzo dużo zgłoszeń poprzez internet, ale te wszystkie osoby spotkają się ze mną realnie. I są to zgłoszenia i poprzez Instagram, i poprzez Facebook, i poprzez TikTok. Proszę mi wierzyć, że naprawdę jest to niesamowite, że i to nie jest tak, że poprzez TikTok to są tylko osoby, prawda, bardzo młode. Nie, tam naprawdę obserwują mnie bardzo różne osoby, które mają też różne potrzeby i piszą: Marianna, zobaczyłem twoje nagranie, no nie mam na przykład Instagrama, nie mam Facebooka, tak? Nie wyczytałem gdzieś w tabloidach, ale tutaj zobaczyłem. I dlatego chciałem do ciebie napisać, że chcę dołączyć. Ale również mamy swoją stronę internetową www.mamdość.org.pl i tam właśnie jest formularz do wypełnienia. I dziękuję wszystkim osobom, które się cały czas zgłaszają. Jestem bardzo wdzięczna i wierzę, że uda nam się stworzyć dzieło, które będzie zapamiętane.